Okej, patrz, jestem na widzowicach, dzień dobry. Oczywiście pastor siedzi standardowo. Generalnie to moderacja dała mi znać, że mam do zrobienia na widzowicach zagadkę. Więc, wiecie, zaczynamy, że tak to powiem, lecimy, hehe. Ale zanim zaczniemy, moi drodzy, na samym początku chciałbym powiedzieć, że mamy partnera w tym odcinku. Jest to ponownie strona Boosteroid. Jeżeli ktoś z was oglądał poprzednie filmy, to pewnie wie, aczkolwiek przypomnę jeszcze raz. Moi drodzy, strona Boosteroid jest to strona, dzięki której nawet na bardzo słabym komputerze będziecie w stanie zagrać w najnowsze produkcje, które wyszły, na przykład Red Dead Redemption 2, GTA 5, wiem, że nie jest nowa, ale jest wymagające dosyć bardzo, a jedyne co potrzeba do tego to tylko i wyłącznie stabilny internet. Strona Boosteroid działa w ten sposób, że wykorzystuje po prostu tak zwane granie w chmurze do tego, żeby udostępniać wam ekran w czasie rzeczywistym z komputera, którym jest transmitowany na waszą przeglądarkę. Czyli tak jakbyście oglądali streama, ale macie kontrolę nad klawiszami. I powiem wam szczerze, moi drodzy, że jeżeli ktoś z was nie ma za dobrego komputera, polecam serdecznie, bo cały pakiet Boosteroida na miesiąc kosztuje $10, co daje nam jakieś 40 zł około. Aczkolwiek jeżeli kupimy go w pakiecie za rok, mamy około 4 euro na miesiąc, co daje nam, no powiedzmy, $50, czyli jakieś 200 zł na cały rok. W momencie, kiedy komputery, które ciągną gry takie jak Red Dead Redemption 2, kosztują na przykład 2-3 tysiące. Dlatego moim zdaniem, jeżeli ktoś z was ma ograniczony budżet, a chciałby sobie coś pograć, to jest to idealna strona. Ja osobiście polecam. I co, już nie gadam i życzę wam wszystkim miłego oglądania. Okej, Nexe, podobno potrzebujesz kontentu. No potrzebuję właśnie, co robić. Znaczy co, z pomocą jednak przybywa ci grupa najlepszych zagadkowiczów. Pierwszą wskazówkę do skarbu znajdziesz na największej budowli Los Debilos, wytrwałości, powodzenia Los Debilosi. Dobra, największa budowla. Także czat, lecimy. Jak się zmienia cały czas. Pokrzem, że tak to powiem. Ej, ten domek był inny przecież totalnie. Został zmieniony, że tak to powiem. Kąt darmowy, kąt na streama, to mi się podoba. Mi też czat. Ja sobie gra w ogóle, spoko ludzi gram. Jak widać, udało ci się znaleźć kolejną odpowiedź. Nie było za trudne, ale nie martw się, z czasem to się zmieni. By uzyskać następną wskazówkę, udaj się do miejsca, gdzie spotkasz znienawidzone przez siebie kobiety. Znienawidzone przez siebie. Czyli pewnie chodzi tutaj o Grosik z Izuzę. Idziemy to zobaczyć. W ogóle właśnie mi w uchu coś wiruje, what the hell. Ej, tutaj w ogóle coś się powstało. Ale ładne. Znienawidzone przez siebie kobiety. Kuchnia. Nie tutaj. Też nie tutaj. No to gdzie indziej czat, ej? A, że koniary, a nie kobiety. Dobra! Okej, wszystko jasne. Nie wiem, no czat, koniary i kobiety to samo. Jedne i drugie, nie wiadomo, bo znaczy co? Jedni i drudzy nie powinni mieć dostęp do... Dobra, żartuję. Zaraz będzie film Nexe to seksista. Gdzie są konie w tej grze? Jak ktoś z was by chciał pograć na widzowicach, to reshuffle będzie długo. Będziemy walać z kilka osób. Większość w sumie będziemy walać. Zostawimy tylko tych najbardziej aktywnych i tych, którzy nie robią problemów. O! Okej, to chyba nie jest to. Nie wiem, nie dość, że każą mi szukać znienawidzonego gatunku ludzkiego, koniar, to jeszcze coś ode mnie chcą. Szukaj przy murach. Dobra, czatek, dobrze, że mam tutaj właśnie swoją służącą, która zawsze jest chętna do pomocy. Aha, ja tu byłem przecież. Przecież ja tu byłem. O Jezu, czat, ja to nie wiem. Dobra, czekajcie. Brawo, mamy nadzieję, że z tymi koniarami to na żarty. Nie, to nie na żarty, nienawidzę. Znaczy co? Nie przedłużając, wybierz się tym razem do miejsca, gdzie nasz misiu się wykazał. Szukaj uważnie. Jaki misiu? Że to jest misiek. Że status jest miśkiem, tak? Rozumiem. Chyba. Nic nie widział. Okej, co on jeszcze? Co jeszcze teraz robi? Wiem, że status kopalnia na pewno robił. Więc może w tej kopalni coś znajdziemy. Dobra, okej. Tutaj nic nie ma, nic nie widzę. Tam jest jakaś beczka. Bajtazo z budowy. No to jest tutaj, Imo. Ja jestem ślepy, czat. Chyba tak. Część zagadki. Okej, wszystko jasne. Gratulacje, oby ta zagadka cię nie wymęczyła, bo przy kolejnej trochę sobie poskaczesz. Liczymy na twoją uczciwość, że nie użyjesz fly ani razu. Porządek twojego parkoura zajdziesz na naszej najnowszej latającej wyspie. Chcę ci powiedzieć, że ja mam skakać? No to nieźle. Tutaj nie ma. O, widzę ten parkour. O nie, ale ja będę ginął tutaj. Dobra, jeszcze jest speed, nie? Z beacona. Okej, o nie. Nie umiem tego robić. Dobra, jestem. Jak się to uda za pierwszym razem zrobić, to jestem kozakiem. Ale się nie uda, bo jestem gównem. Okej, jestem. Ja w wiatra sobie będę skakał, mam wiatr na dwójce, jak coś muszę pamiętać. O właśnie, dupa. Hej. Hej. Dlaczego parkour na Voidzie? Znaczy na Voidzie? No wiecie, na tym, jakiś
Jakiś checkpoint byście mogli zrobić, chociaż na przyszłość nie zrobię tego nigdy. No to sobie skaczemy chwilę, czat dzisiaj. Jezu, no w Fortnite przynajmniej checkpointy były. Jest beacon, trzeba pamiętać o beaconie. To jest akurat easy jednak. A kto ten parkour robił? Ja. Dobra, to już wiem, kto jest do whitelist remove jako pierwszy. Fajnie ci było mieć na serwerze, Jowi. Robię sobie tego checkpointa tam obok. Nie dlatego, bo nie mogę to przejść, po prostu, bo będę tam umierał cały czas, jestem pewien. No w ogóle na zboże się mega łatwo wiadrowali. Fly po sprawie, no nie mam uprawień, bo Josh sobie Josh się zabrał każdemu i zostawił tylko sobie. I teraz sam sobie lata na flyu. Generalnie to spultali się do mnie. Jak pamiętacie tą akcję, jak Billy zginął na vanishu i wywalił on do voida i straciła itemy? Josh i Spaczalem się do mnie spultali, że oddaje itemy niesłusznie, w momencie kiedy to było, wiesz, wypadnięcie z voida, w momencie kiedy na serwerze nie ma voida. Siema, dzisiaj jestem Zuzu, będę się waszym lektorem. A ja dzisiaj będę, nie wiem, debilem. Ale tak, to nic nowego. Czy ja mogę wskoczyć? Jestem, checkpoint tu chcę, dajcie checkpointa, proszę. Kuba się pyta, czy w los debila są sami debile. No tak, zginę. Hanie się pyta, czemu ciągle masz 12 lat. Żyjemy w XXI wieku i mogę być kim chcę, mieć 100 lat ile chcę i nazywać się tak jak chcę. Już poopowiadałem anegdotkę o silniku maszynowym, więc nie będę się powtarzał. Kuba się pyta, czy na ksy ma psa. Nie mam. Patrz, offline pog? No tak. Spokojnie, damy radę. Nie poddajemy się. Ile planujesz na keto? Z 3 miesiące, 4. Pojechałbym sobie gdzieś na wakacje, więc jak otworzył granicę, będzie można jechać z jakichś Hiszpanii czy coś, to wtedy przestanę być na keto. Ja się zapierdolę! Spokojnie. No przysięgam, że rozwalę zaraz głowę czemuś. W ogóle trzeba taka śmieszna anegdotka. Zgłosiła się do mnie firma, która chciała mi zapłacić, żebym w ich kampanii pokazał mordę. Taka ciekawostka. Ale nie wiem, musieliby chyba dodać z 2-0 jeszcze, żebym no... To jest czat bezcenne, naprawdę. Czy to już koniec? Czy to już koniec tej mordęgi? Ta dupa mojej starej. Ulubiona rasa psa, Shiba Inu, a potem samojed. Jednego i drugiego będę kiedyś miał. Może jak Zebo zrobię, pokażę twarz z dzieciństwa. Wyglądam jak ksiądz wtedy. Jezu, to jest koniec. To jest koniec! W końcu ci się udało. Myśleliśmy, że już nigdy tutaj nie dotrzesz, bo dotrzeć do następnego zadania musisz pójść do kod binarny. Oj, udało się jakiś błąd. No trudno, dasz radę. 5 linijek. Kordy mają 3 linijki. Ja chyba nie są kordy. No ale ja to binarnie obliczam, czy mam rację, czy nie? Nie. Nie. No to co to za skam? Idź sobie w Google, wpisz takie coś, tłumacz kodu i tam sobie wpisz te numerki. Damian montażysty napisał, że on już by to dawno obliczył. No starą byś sobie obliczył. Okej, dobra, wyskoczyło, moi drodzy, słowo młyn. Okej, czyli musimy iść do młyna. I jak tam kodowanie? Jak widać, świetnie sobie poradziłeś. Dobrze, następna wskazówka brzmi następująco. Tam udaj się w miejsce, gdzie w pełnym spokoju stoi grupo kolorowym wystroju. Spoczywa tam gracz, który pełen nadziei, czeka aż whitelist na serwer się zmieni. Ja jestem głupi. Widziałem jakieś groby. Czy ja będę musiał kopać groby? O nie. Tu nic nie ma. Jest łopatą. O! Super, że tu jesteś. Wierszyk wymyślała Juda, więc teraz to jej wyruszaj. Ale zanim to, odłóż wszystkie temy skrzynki. A mogę żarcie sobie zostawić? Ja już, no dobra. Świetnie, ale następną wskazówkę znajdziesz jednak w kopalni na wyspie Jowi, sorka. Już pomysły zaczną markować, gdzie swoja wyspa. Na środku jest. Dobra, widzę, idę. Tędy. A, tutaj. O, kopalnia, wow. A możesz się nie pchać, grubasie? Teraz się wyruszamy, okej, teraz może przećwiczymy. Twoją wiedzę będziesz musiał rozwiązać zadanie matematyczne. Czat, proszę to rozwiązać. A Zuza się starała. Dobra, czat, to stoimy tu, dopóki ktoś z was nie zrobi mi zadania matematycznego. Dobra, to co? 5 do potęgi drugiej, czyli 25 razy 2, 50. Razy 2, czyli 100. O, ktoś dobrze napisał już. Czekaj, no i teraz tak, Jezu święty. Matematyka za trudna. Dobra, zostawię cię Jowi nawet liście, jak to rozwiążesz. Spoko. Brainly to odpalany właśnie jest. Kasia dobrze obliczyła chyba. Kasia, nie widzę Kasi. Tak, tutaj na 480, no to powiedzmy gdzieś tutaj. Tu nic nie ma. Ej, nie ma tu nic. Jest. Nie czaję. A, tutaj! A może to ktoś przeczytać, bo ja zdechnę zaraz? Tazos. Tak, wspomnienia ze szkoły wróciły, hach. A propos szkoły, pamiętasz tę bajkę, gdzie był duży zielony ogr? Tak. Nie, macie iść do Shreka generalnie. Dobrze, idziemy do Shreka. Ale sobie przejście zrobił Shrecze. Udaj się teraz na podane kordy i rób to, co szeryf każe. Kordy minus 230 na 530.
To wszystko blisko jest bardzo. Bo to jest mały teren, no. Ej, to jest to, tak? No tak. Ja już tu byłem przecież. Prostota, 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 prostota. No ale ja czaję, co ci chodzi, nie? Że idziesz lewo, prawo, góra, dół. Czemu tu Walduś gra? O, tą dobrze prosto, idę? Prosto, prosto, lewo, czyli pięć lewo. Prosto, prosto. Bo ja pomyliłam się. Cztery prosto, pięć lewo, trzy prosto, cztery lewo, cztery prosto, pięć prawo, pięć w tył. Nie to lewo. To idź ty. Dobra. Ja mogę. Ile było prosto? Cztery. Dobra. No przecież dobrze szedłem, zmywaro. Zrobiłem teraz to samo. Zmieniłem tylko lewo. Proszę zostanąć. No, stoję. A! Gratulacje, przeszedłeś całą zagadkę, więc czas na nagrodę. Mam nadzieję, że będzie tobie długo i dobrze służyć. Nad setem pracował Tazos, nad zagadką pracował Jowi. Kalesony szefa, by the way. Dziękuję bardzo, jesteście super. Nie no, wszyscy jesteście super, ale Jowi do banest. Proszę więcej zagadek. Free content.